Jak najbardziej tak. W sytuacjach wykonywania zabiegu, szczególnie procedury implantacji natychmiastowej po ekstrakcji, tylko musimy pamiętać, że jest to li tylko korona tymczasowa, wyłączona ze zgryzu, która ma być, jak ja to zawsze mówię pacjentowi, ząbkiem do uśmiechu. Dopiero po okresie gojenia możemy przystąpić do zamiany korony tymczasowej na koronę ostateczną.